życzę Państwu, aby wszyscy z Was spotkali się w gronie rodzinnym, w gronie życzliwych ludzi, aby ten czas dał Wam takie wytchnienie, dał Wam taki dystans do życia codziennego, które niestety to życie bardzo szybko biegnie i przynosi nam różne dziwne rzeczy. No, okres Świąt Bożego Narodzenia to okres, w którym myślimy już o roku następnym, ale też wspominamy to, co się działo przez ostatni rok. To rzeczywiście szczególny i ważny czas Świąt Bożego Narodzenia, który przed nami, ale i nowego roku. I można by było pewnie tutaj przywoływać wiele podsumowań i rzeczy, które udało się w tym roku zrealizować. Zdrowych, radosnych, wesołych świąt, spełnienia marzeń, rodzinnej atmosfery. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A w nadchodzącym nowym roku? W nadchodzącym nowym roku spełnienia marzeń, oczekiwań, bo przecież zależnie od wieku marzenia różne są. Niech się spełnią te marzenia. Czy przyszły rok będzie lepszy? Na pewno. Przecież corocznie wierzymy z końcem roku, że przed nami lepszy nowy rok. Czego życzą harcerze w nowym roku oraz święta Bożego Narodzenia? Aby wszyscy byli uśmiechnięci, szczęśliwi. Przede wszystkim, żeby nikt nie był sam, żeby każdy miał kogoś, z kim może zjeść wigilijną kolację. I zwłaszcza tego, żeby każdy był szczęśliwy, żeby nikt nie był smutny. Żeby wszyscy byli zdrowi, żeby wszyscy się podzielili opłatkiem. Życzenia najlepszego. Zdrowia i pogody ducha w nadchodzącym roku. Wszystkiego najlepszego. Spełnienia marzeń, zdrowia, szczęścia, wszystkiego najlepszego i dużo radości z życia i z tego, co się robi. Życzę wszystkiego najlepszego. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom.